Witamy w magazynie futbolowej Ligi Szóstek, FL jest weekend i tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, jesteśmy już na półmetku rozgrywek, a więc 7 tygodni za nami. Dzisiaj w programie Maciej Kopeć, nasz ekspert, z którym przeanalizujemy właśnie sytuację po 7 tygodniu. Cześć Maciej. Witam. Ale na początku zobaczmy co w programie. A więc tak jak powiedziałem, przeanalizujemy sytuację we wszystkich ligach po 7 tygodniu rozgrywek. Zaprezentujemy gracza tygodnia oraz tradycyjnie zaprezentujemy najlepsze i najśmieszniejsze akcje minionego tygodnia. Maciej, więc zaczniemy naszą analizę od Ligi A, a więc od najwyższej klasy rozgrywkowej. Na początku powiedzmy o drużynach, które zaplusowały w tym sezonie i według mnie to są takie drużyny jak Rafis, Rzymuła czy Cybermachina. Rafis po poprzednim sezonie, który był taki średni dla nich, widać, że w tym momencie postawili wszystko na jedną kartę i jeśli nie zdobędą teraz mistrzostwa, to już chyba nigdy. Znaczy też mi się wydaje, że Rafis jest tutaj największym plusem. Ostatni rok można było tak domniemywać, że ta drużyna powoli jest jakby znudzona trochę FLS-em, że już ten skład coraz trudniej zebrać, brakowało motywacji, a tymczasem tutaj w tym sezonie zdecydowanie chyba się odrodzili. Downar za Polski, Hasa, prawda? Tak jest. Jeszcze do tego Sieprawski. No, rywale, którzy z nimi grali ostatnio, mówili, że to nie jest ten Rafis co sezon czy dwa sezony temu, że zupełnie to jest inna drużyna i że będzie no, naprawdę groźna do końca walce o mistrzostwo. Natomiast co do reszty drużyn, które powiedziałeś, że są na plus, no szczerze mówiąc, można było się spodziewać, że Rzymła będzie miała dość dobry start. Ten terminarz mają całkiem niezły. Amber też nieźle gra. Natomiast czy Cybermachina uznaje siebie za plus w tym momencie? No, dwie porażki... Ja bardziej patrzę pod kątem tego, że jako Beniaminek, no to są w pierwszej połowie tabeli. Znaczy na pewno Cybermachina ciągle walczy o podium, prawda? Więc nie jakby tutaj w tym kontekście oczywiście tak. Natomiast no myślę, że w tej lidze obecnie ciężko kogoś wskazać, kto jakoś wybitnie, prawda, zaplusował, bo raczej wszystko jest zgodnie z planem. I również tyczy się to minusów, do których tutaj zaraz przejdziemy, że też ciężko szukać drużyny, która zawodzi. Można byłoby tak powiedzieć o GDA do czasu, gdy się nie rozkręcili, prawda? Nie wiadomo jak się to w przypadku GDA potoczy, ale właśnie do tego momentu, kiedy oni przegrali te kilka meczów z rzędu, no to można było, i zresztą tak w opinii wielu mówiło się, że jednak to jest największe rozczarowanie. Tak, no, jeśli miałbym szukać już minusów jakichś, no to chyba główni faworyci, 34 za ten tutaj początkowy bałagan ze składem, dość poważny, który no myślę, że gdyby od początku trzymali skład, to w tym momencie mogli już by reszcie troszkę odjechać, prawda? A tak mamy tutaj walkę do końca, no i chyba TEP. No właśnie, co z tym TEPem? No właśnie, Radę chyba nie przyzwyczają nas do tego, by oglądać TEP poza podium, nie licząc pierwszej kolejki, bo TEP zawsze zaczyna później, więc poza meczem ze Sportivo wszystkie mecze na styku, prawda? Więc no pytanie, co jest grane, czy przypadkiem Radek nie powinien troszkę chyba świeżej krwi znowu dopuścić. No właśnie, tak? A mówiło się przed sezonem, że prawdopodobnie będzie tak, że TEP i 34 odjadą już na początku, a reszta będzie się bić ewentualnie to trzecie miejsce, a tu wychodzi na to, że ten TEP może nawet poza podium skończyć ostatnio 3 remisy z rzędu, więc ta siła ofensywna TEPu jest bardzo słaba w tym sezonie. No jest bardzo słaba, ale myślę, że jak Radek usłyszy twoje słowa, że poza podium wylądują, to myślę, że raczej się tutaj zmobilizuje. No ja mimo wszystko chyba widzę TEP jednak na podium, natomiast no, jeśli będą to grać tak teraz, to oczywiście nie, natomiast wydaje mi się, że w końcu ich ta forma musi pójść w górę, może jakieś będą roszady, może ktoś po kroju Leszczaka się pojawi znowu, bo to myślę, że to była kluczowa postać między innymi w mistrzostwach Polski, prawda? Zdecydowanie. Więc myślę, że kogoś takiego brakuje, kiedy kawa przysypia, jak ktoś napisał w komentarzu. Tak, no kawa poniżej zdecydowanie swoich możliwości w tym sezonie. Jakbyś po tych 7 tygodniach miał wskazywać na powiedzmy pierwszą trójkę, medalową trójkę, to kto mógłby to być? Znaczy to jest ciężko powiedzieć. Wróżenie z fusów jeszcze teraz? Wróżenie z fusów myślę, że od drużyn chyba od 6 miejsca bodajże w górę to się może jeszcze przetasować. No wydaje się, że raczej na pewno wszystko będzie na podium, prawda? Rafis z takim startem chyba też, natomiast no kto będzie mistrzem, kto dobędzie medale, to jeszcze naprawdę daleka droga. Tutaj jest dużo spotkań takich stykowych, które mogą decydować, prawda? Przed nami jeszcze mecze tak jak 34 TEP Edukacja, 34 Rafis i Rafis TEP Edukacja, więc no teoretycznie Rafis ma też wszystko w swoich nogach, bo jeśli wygra do końca
sezonu, to będzie mistrzem. No ale wiadomo, że mecze z TB Edukacją czy z 34 to do najłatwiejszych nie będą należeć. Natomiast dolna strefa, więc zespoły, które prawdopodobnie spadną, to chyba raczej na pewno AP Sportivo, biorąc pod uwagę jednak bałagan organizacyjny, który w tym momencie ma miejsce. No i pytanie, co zresztą, no bo Do It Better, Grupa Partner, Omega, Nafta, GDA raczej nie, więc myślę, że między Omegą, Grupą Partner i Do It Better. A czy jeśli miałbym ryzykować, to wydaje mi się, że niewykluczone, że strefa spadkowa pozostanie bez zmian. Może poza tym miejscem, na którym jest obecnie Do It Better, że tam może coś się jeszcze ewentualnie zmienić. Natomiast jeszcze wracając do tych kwestii podium, to myślę, że jednak tutaj jeszcze ważnymi takimi drużynami w kontekście podium są GDA i Home Rocker, które myślę, że właśnie one mogą decydować No 34 ma nawet jeszcze mecz z Home Broker, więc... No więc właśnie, ja myślę, że tutaj po tych pysznych transferach tak. To na pewno nie odpuszczą. A wiemy, że Michał Spasiuk uwielbia grać przeciwko Tomkowi Świdrowi tak i na odwrót, więc... Jest, no... To będzie nierozłączna para po raz kolejny. Tak, dokładnie, więc never ending story. No zobaczymy, jak to wszystko będzie miało miejsce. Rzeczywiście po 7 tygodniu ciężko jest już typować finalną trójkę, jednak no wszystko na to wskazuje, że tam 34 Rafis, TB Edukacja, może Rzymła doskoczy? Zobaczymy. No, może doskoczyć, no na razie ma, na razie chyba ma najlepszy pas tak, w historii tak. Lidze A. Dokładnie. Pasę 5 zwycięstw rzędu, więc czemu mieliby tego nie kontynuować? Nie zachwycają zwycięstwami, ale zdobywają 3 punkty i to jest najważniejsze, więc zobaczymy, jak ta sytuacja w Lidze będzie dalej się rozwijać. Przed nami Liga B. I tutaj w tym momencie medalowa trójka wygląda w następujący sposób. Football Heaven, Gdów United i Piomet. I jeśli chodzi o plusy tego sezonu, czy tego półmetku jesiennego, no to zdecydowanie właśnie Football, Gdów i Piomet i CA Sharks, drużyna, która broniła się przed spadkiem. No i dla mnie też osobiście Piomet, choć tutaj kapitan Kuba Winiarski może się nie zgodzić, to ja jednak tej drużyny nie typowałem do strefy medalowej przed sezonem. Jak to u Ciebie wyglądało? Znaczy Piomet ja raczej typowałem, natomiast chyba największym zawodem jest tutaj duet Sławmont Golden Drag, który ja osobiście typowałem, chyba większość też typowała ten duet do walki o medale i Piomet zluzował tą parę w kontekście faworyta. No ale myślę, że chyba największym wygranym całej tej grupy B1 jest chyba Football Heaven, na razie, w tym przynajmniej, prawda? Jest, ma chyba główne szanse, by Piometowi przeszkodzić. No oczywiście pierwszy jest chyba teraz, drugi jest Gdów, tak? Drugi jest Gdów, tak. Natomiast no, gdyby ten skład przychodził cały czas najmocniejszy, no to myślę, że Gdów już byłby w Lidze A. Natomiast wiemy, że raz czy dwa w sezonie zdarza się nawet i walkover tej drużynie, więc no, to jest pytanie, czy ta drużyna będzie regularnie się pojawiać w tym najmocniejszym składzie, prawda? Bo jeżeli tak, no to faktycznie mogą powalczyć nawet o mistrzostwo. Ja nie wiem, czy też Gdów United to nie jest też taki kasus grupy Partner, że oni za bardzo nie chcą awansować do tej ligi, no, bo tak wiedzą, z czym się to będzie wiązało. Natomiast Football Heaven Bar ma najcięższy terminarz, bo gra z Piometem, gra z Gdowem i gra z Jakeshars, a więc teraz w tym momencie z pierwszą czwórką, więc zobaczymy, jak to... Będzie jakby taka tutaj chwila prawdy dla Pana Razera. No a też warto powiedzieć, bo przecież Football Heaven i czy Sławmont, który wymieniłeś, czy Golden Drag, no to są Beniaminkowie, drużyny, które weszły z Ligi C, więc też rzeczywiście po Golden Drag i po Sławmoncie można się było więcej spodziewać. Myślisz, że za późno przyszły te wzmocnienia w Golden Drag, typu Oraczewski musiał? Znaczy właśnie pytanie, czy to są wzmocnienia, czy to jest koło ratunkowe, bo skład nadal jest dość wąski. Ciągle widzę, że na przykład rotowanie w bramce, więc ostatnio grali bez bramkarza, bo Nowakowicz no to jest gracz z pola. Zgadza się. No więc właśnie to ciągle są problemy ze składem. No gdyby to był skład, który dał mistrzostwo, no to Golden Drag myślę, że bił się o mistrzostwo, no natomiast teraz no to może być takim przeszkadzaczem tylko w zdobywaniu tutaj podium przez poszczególne drużyny. Jeśli chodzi o drużynę do spadku, no to TSA Jugowice tu jest chyba sprawa jasna, Wiktoria Kraków też, no i prawdopodobnie podobnie La Furia Rocha, bo szczerze to nie wierzę, żeby Liftmet aż tak słabo grał do końca sezonu. Oni mają naprawdę no, kadrę wyrównaną i dużo mocniejszą od tych zespołów, które przed chwilą wymieniłem, więc tak mi się wydaje, że ta trójka będzie spadkowa. Co do Furii nie byłbym tak czarnej myśli, bo z Ligi B wbrew pozorom ciężko spać. Tylko wiesz, Furia ma przed sobą mecz tak naprawdę z TSA Jagłowice, gdzie może zdobyć punkty, a później ma jeszcze Bokka, ma Golden Drag, ma Gdów, ma Piomet, więc no, ten terminarz bardzo ciężki. No, ale
zobaczymy. W Lidze B wystarczy wygrać dwa spotkania z rzędu i już praktycznie jest się ponad strefą spadkową. Więc nawet bym i Wittorii nie skreślił, aczkolwiek jest tutaj pewna tendencja, że jest coraz gorzej. Więc no niestety tak, niestety zobaczymy, tak. Zobaczymy, czy się to w końcu odbije w drugą stronę, natomiast no, ciągle wszystkie drużyny poza Jugowicami, które już ewidentnie widać, że raczej białą flagę wywiesiły, mogą jeszcze się wylizać z tego, tak jak mówię, w Lidze B wystarczy nawet dwa ostatnie mecze wygrać i jest szansa, że się ze strefy spadkowej wyskoczy, więc tutaj nie skreślałbym właściwie nikogo raczej. A jeśli chodzi o to mistrzostwo, to na kogo byś postawił? Oj, ciężko. Znaczy, wydaje mi się, że największe doświadczenie ma Piomet, natomiast po tych tutaj dwóch ostatnich meczach, gdzie przegrali z Szczubem, można powiedzieć, znaczy przegrali z Boką i zremisowali z Szarkami, no to jest ciężko to stwierdzić. Prawda? Piomet ma też doświadczenie, wydaje mi się, bo oni już nieraz awansowali. Znaczy, Piomet, gdy widzę krew i gdy mają szansę na mistrzostwo, to już raczej nie puszczają, tak. Prawda? Jest taka drużyna, która jak nie idzie, no to nie idzie, a jak idzie, no to raczej ciężko, żeby tą okazję przepuścili, dlatego patrząc w kontekście doświadczenia, chyba Piomet ma tutaj największe, zakładając, że Gdów to jest z grupy Partner, no to faktycznie tym bardziej Piomet byśmy mogli tutaj skazać. No właśnie, zobaczymy, jak ten Gdów będzie się zachowywać w końcówce sezonu, no i zobaczymy też, jak Football Heaven poradzi sobie w tych najważniejszych meczach sezonu. Przypomnijmy, że Football Heaven gra jeszcze z Piometem i to już w najbliższy czwartek na wojsku Comcom Zone. Football Heaven gra jeszcze z Gdowem i Football Heaven gra jeszcze z CA Sharks. Liga B2, przechodzimy do Ligi B2 i liga, w której zdecydowanie no według wszystkich jest cięższa rywalizacja niż w Lidze B1. No i tutaj musimy powiedzieć o tym, co się stało w piątek, bo przecież Max Apartment przegrał z Delphi i no, twoim zdaniem mówiliśmy przed wejściem do studia, to raczej ta porażka nic nie zrobi i Max będzie dalej mistrzem. To znaczy, Max ma ciągle wszystko w swoich rękach, natomiast na pewno pogorszyła sprawę jakby nawet i w kontekście tabeli, bo i cała reszta drużyn, łącznie z Delphi, jakby jest ciągle w grze, prawda? Mogli już praktycznie Delphi sobie skasować z potencjalnych rywali, więc no, ta porażka na pewno ma tutaj to do siebie, że w tym momencie cztery drużyny mogą zdobyć mistrzostwo, prawda? Czyli i ciągle Delphi jest w grze, i Biszaka, i Max, i Stomatologia Stópka, z tym, że Max ciągle od niego zależy i tylko i wyłącznie, czy to mistrzostwo zdobędą, czy nie, prawda? Reszta musi czekać na potknięcie, w tym akurat ten ostatni mecz w ostatniej kolejce, Biszaka-Max, to myślę, że to może być ciekawe spotkanie, które być może zdecyduje o wszystkim w Lidze B2. A myślę, że Biszaka jest w stanie zatrzymać Max? No, w stanie oczywiście jest, natomiast wydaje mi się, że chyba faworytem będzie Max, natomiast no, oczywiście w Lidze B2 w stanie każdy jest praktycznie wygrać z każdym, więc tutaj raczej bym nie ma bitych faworytów. Płaszów pokazał, że nawet i on potrafi, prawda, powalczyć w sytuacji beznadziejnej z Max Apartments, no więc zobaczymy. Natomiast no, ciągle faworytem jeszcze jest Max z naciskiem na jeszcze. A gdybym przed sezonem powiedział ci, że po 7 tygodniach Delphi będzie na drugim miejscu, to co byś mi odpowiedział? No, że to na pewno drogę wskazałbym Kobierzyńską prosto do celu, natomiast no jest to chyba zdecydowanie największe zaskoczenie, prawda? Zgadza natomiast się. To też nie jest przypadek, bo ta drużyna ma szeroką kadrę, wszyscy są wybiegani, nie najgorsi technicznie, wiadomo, że w ataku największy zamęt się jazdi, prawda? Natomiast no, na pewno nie jest to tak, że to jest gracz pokroju Stachela, że od niego jako jednostki decyduje wiele, bo raczej to jest taki kolektyw, który ciężko zatrzymać. Tylko wiesz, pewnie jest tak, że w przypadku Max Apartment to wszyscy wiedzą, że Grzesiak, w przypadku Biszaki, że Stachel, a jednak tutaj tego gracza nie znają jeszcze zawodnicy i trochę pewnie go lekceważą. No być może tak, natomiast czy Max tylko Grzesiak, no tu bym no, nie powiedział. No, na pewno statystycznie tak, natomiast... W tym sezonie tak, na pewno odżył no, i no tak, natomiast Max ma garnitur dużo szerszy, który tam może zaskoczyć, więc tutaj bym raczej się na nim nie skupiał. A jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że do 9 meczu można zgłaszać zawodników, więc no nie wiadomo, jak tutaj menadżer, kapitan Dariusz Kiełtyka. No na pewno myślę, pokieruje. Że ma parę asów w rękawie, no właśnie, jeszcze, których może wyciągnąć, tak? Tak, a których jeszcze no nie powiedzieli na pewno ostatniego słowa jeśli na tym rynku transferowym, więc jeszcze jest czas na to, żeby dopisać zawodników. FC po 40 mnie troszkę tak zmartwiło, bo w tamtym sezonie bili się nawet o to trzecie miejsce, a w tym sezonie troszkę zluzowali. No i dla mnie to faktycznie jest taki jeden z większych minusów, no bo teraz praktycznie muszą patrzeć bardziej za siebie niż przed siebie. Co od kilku sezonów im się nie zdarzało. No właśnie, więc no to jest zagadka, prawda, co się stało z tą drużyną, no ale to też pokazuje siłę Ligi B2, że drużyny pokroju FC po 40 tutaj są w dolnej połówce tabeli.
Dlatego no zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. Tutaj nawet ciężko wytypować, prawda, potencjalnych spadkowiczów, kto mógłby spaść, bo to się jeszcze może wszystko zmienić. Zgadza natomiast się? Pink Bowling chyba też na minus, prawda? No na minus, bo 6 meczów i 6 porażek to się nie zdarzało tej drużynie, najgorszy start. Kamil Klek się pojawia, prawda, to też nie można tłumaczyć, na przykład no nie ma nigdyś najlepszego szczelca tej drużyny. No właśnie, a w tamtym sezonie całkiem nieźle im szło i no dla mnie zaskoczenie, że aż tak sobie wystartowali, natomiast ta lista drużyn, które będą się biły o utrzymanie, no to utrzymuje się już od kilku sezonów taka sama, no i to jest Kalinek z Płaszów, Pablo Spet, Pizzeria Futbol, no i pewnie to FC po 40. UEFA Mafia raczej się uratowała, Piraci też, Czyżyn też. Pytanie o Zabankuj, czy oni są w stanie dołączyć do strefy medalowej? Znaczy, wydaje mi się, że Zabankuj są teraz takim pograniczem drużyn, które walczą o utrzymanie i które walczą o medale. No raczej nie, natomiast Zabankuj myślę, że może tam niektórych poszczypać i odebrać komuś punkty z czołówki. Natomiast raczej sami ciężko, żeby teraz się gdzieś tam na podium zakręcili przy tym kwartecie, prawda? A w lidze B2 przed nami jeszcze mecze Stomatologia Stópka Biszaka Kurdwanów i Biszaka Kurdwanów Max Apartment. Ten Biszaka Kurdwanów Max to mecz w ostatniej kolejce, więc no według ciebie Max będzie mistrzem, tak? No nie powiedziałem, że na pewno. Jest ale faworytem. Największa szansa dajesz. No jest, no, ciągle ma największe szanse w tym momencie, prawda? Ciągle jest na pole position i są faworyty, natomiast nie mówię, że tak. W lidze B2 to wszystko, przechodzimy do ligi C1 i skoro mówimy o zaskoczeniach na plus, to tutaj na plus i pierwsze miejsce Korkociągi.com, no to drużyna, która zaskoczyła, odpaliła. Kapitan Jacek Gabryś poukładał tak te klocki, że w tym sezonie po 7 tygodniach daje im to pierwsze miejsce. Spodziewałeś się tego? No pewnie też nie, prawda? Oczywiście, już dwa razy bym do tego Kobierza najechał, bo i z Delphi i Korkociągami, no to kto by pomyślał, że... To byś już wyjeżdżał w tego Kobierza. Dokładnie. Natomiast no oczywiście jest to największe zaskoczenie. No i teraz pytanie, czy Korkociągi z tego pierwszego miejsca zejdą, prawda? Z trudnych rywali mają jeszcze ekipę Wino, LC i chyba Relax Misję. Tak, natomiast dokładnie. No przegrali z drużyną Rycerzy, która chyba teoretycznie jest jednym z outsiderów tej ligi. No przynajmniej przed sezonem tak się wydawało. Natomiast no to dlatego tutaj ciężko też stwierdzić, czy Korkociągi z drużynami z czołówki jak Al Capone czy BKS nie będą sobie radzić gładko, ani potkną się z kimś, prawda, niespodziewanie znowu z dołu tabeli. Natomiast wyglądają na dość zmotywowanych i czy nie zapowiada się, by planowali opuścić to pierwsze miejsce. No i też pytanie, jak oni się zachowają, bo z reguły było tak, że z tych dolnych rejonów tabeli doskakiwali do góry, a teraz są na pierwszym miejscu i pytanie, jak będą się zachowywać w tej roli. BKS, ekipa Wino, no to można się było spodziewać. Na plus Relax Misja, która w tamtym sezonie no tak średnio wyglądała. Myśleliśmy, że z pierwszych miejsc... Chyba była cudnym Józefem, prawda? No właśnie, może, no to... może dlatego. I Olsza dla mnie to też pozytywne zaskoczenie. Natomiast takie moje rozczarowanie to ekipa CBB, która w tamtym sezonie tak dobrze sobie radziła, a w tym niestety po półmetku sezonu tylko 4 punkty. Znaczy, no, myślę, że CBB raczej chyba zeszły sezon był ich nie najgorszym. Tutaj jest taka grupa 6 zespołów, myślę, że raczej poza zasięgiem tej drużyny, co pokazało Al Capone, co chyba pokazał później jeszcze BKS. Chyba większym zaskoczeniem in minus będą Tygrysy. No też, tak. Tygrysy to drugi mój typ, który w tamtym sezonie bardzo dobrze sobie radziły i ostatecznie zajęły miejsce w pierwszej połowce tabeli. No a w tym jednak nie mogą zaskoczyć. Wspominałeś o tym Al Capone. Czy ta drużyna przed sezonem miała szansę na to, żeby zająć te miejsca w górnej połówce i wejść do Ligi B? Bo kiedyś się mówiło, że nie, ta drużyna to będzie marsz, sezon na sezon będzie marsz do Ligi B. Znaczy przed sezonem chyba Al Capone według typujących zajęło pierwsze miejsce bezwzględnie. No właśnie. Więc tutaj raczej ciągle są jeszcze faworytów. Brutalna, prawda? Rzeczywistość zweryfikowała? Ale no przegrali na razie jeden mecz, więc ciężko mówić o brutalności. Raczej dostali policzek jeden taki ostrzegawczy, natomiast myślę, że poza... Znaczną drużynę od środka, czy tam jest potencjał na to, żeby... No oczywiście, nadal są teoretycznie jednym z głównych faworytów i
raczej byłoby wielką niespodzianką, gdyby byli poza pierwszą dwójką w tabeli. To myślę, że to będzie olbrzymie rozczarowanie, jeśli Al Capone będzie poniżej pierwszego bądź drugiego miejsca. No wiadomo, że żeby zająć pierwsze miejsce, muszą czekać na potknięcie korkociągów, a to już nie od nich zależy, więc no myślę, że pozycja poza pierwszą dwójką będzie no niemiłą niespodzianką, zważywszy na to, że Al Capone był głównym faworytem ze wszystkich lig do mistrzostwa w lidze, więc no tak już ustaliliśmy. No myślę, że miejsce poniżej pierwszą dwójką będzie niemiłą niespodzianką, ale chyba się na to jednak nie zanosi. No, a kto oprócz nich dołączy? Te korkociągi rzeczywiście dociągną do końca na pierwszym miejscu, czy jednak BKS? No nie, jeśli miałbym już wybierać między tym duetem, to zdecydowanie korkociągi mogą dociągnąć na pierwszym miejscu. Jestem ciekawy meczu BKS z Al Capone, natomiast w kontekście całego sezonu raczej mi się nie wydaje, by BKS był wyżej niż Al Capone. No więc zobaczmy jeszcze na spotkania, które nas czekają. Korkociągi.com, Relax Misja, ekipa Wino, Korkociągi.com, Al Capone, Relax Misja i tak jak wspominałeś, BKS Team, Al Capone, zobaczymy jak się to ułoży. Natomiast dolna połówka tabeli, no to jest chyba też już jasne, te drużyny, które zajmują miejsca od powiedzmy 8, bo jednak Elce wydaje mi się, że jednak spokojnie się utrzyma. Znaczy no Elce to dla mnie jest drużyna, która ma potencjał nawet na podium czy awans, ale no tutaj skład. No, skład dokładnie. Jest naprawdę... I bez napastnika grają już kolejny sezon, więc... Niemiec... Teraz kontuzjowany, więc nie idzie. No właśnie, Niemiec nieobecny na meczu z Al Capone, więc no tutaj jeśli chodzi o ten pełny skład, to jak najbardziej Elce mogłoby myśleć o pierwszej trójce. Natomiast tak będą raczej też taką tutaj takim buforem dla niektórych drużyn, prawda, walczących o najwyższe cele, w tym właśnie też korkociągi będą mieć, myślę, że ciężką przeprawę z Elce. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Przed nami teraz przyszła kolejna ligę C2 i tutaj na pierwszym miejscu bym postawił drużynę, która na półmetku sezonu jest na piątym miejscu, Kaplin Kraków. No dla mnie to jest niewątpliwie plus, że ta drużyna tak wysoko jest w tabeli. Wiemy jak wcześniej, po rok temu, jak wyglądała przygoda z ligą C drużyny Kaplin, gdzie spadali z hukiem. Odrobili porządnie lekcje, no i pokazali też, że bez Krzyśka Musiała potrafią sobie radzić. No z pewnością tak, natomiast... Bez szans na pozycję medalową, bo tutaj one będą zarezerwowane pewnie dla gdzieś Tria, Cisco, Bezpieczniki, GSTIF. No może jeszcze Format. No tak, z tym, że Format jest dość momentami czasem nieobliczalny, natomiast faktycznie wydaje mi się, że Cisco jest absolutnie poza zasięgiem, pomimo że Bezpieczniki ciągle z kompletem punktów, prawda? Mhm. Natomiast tam wyniki mają ciągle na styku, stykowe, tak, prawda? Tak, natomiast trzeba też wygrywać mecze stykowe. Są takie drużyny, które potrafią wygrać nawet 11 takich spotkań w sezonie, więc natomiast w kontekście meczu Cisco Bezpiecznik, który chyba już będzie w najbliższej kolejce, tak. No to tutaj Cisco jest zdecydowanym faworytem, zważywszy, że oni ciągle się wzmacniają, prawda? Tutaj nagle Tiam wyskoczył jak Filip Skonopi, tak. Prawda? Więc tam mają ten zaciąg dość ciekawych, nowych zawodników i będzie sensacją, myślę, w każde inne miejsce niż pierwsze dla Cisco. Drugie Bezpieczniki? Tak, raczej tak. I chyba GSTIF, no myślę, że to podium się może nie zmienić. Może się nie zmienić. Natomiast no tutaj jest więcej minusów, prawda? Co do Amadeusa, no można było spodziewać się, że bez zawodników, którzy przeszli do WKS-u, że ta drużyna się trochę rozłamie, prawda? No tam jest też taka sprawa, że większość drużyn dopiero teraz dotarła do Krakowa i oni pewnie teraz będą odbudowywać i powoli zdobywać punkty, natomiast to już może okazać się, że będzie za późno, no bo na razie tylko 3 punkty. Nie. Kolejny minus, no myślę, że DHL, prawda? Miał być w lidze chyba A, z tego co pamiętam, no, w wywiadach jeszcze. Ambicje kapitana na pewno były wysokie, no rzeczywistość niestety płata różne figle, no i pewnie też ten skład na wszystkich meczach nie jest taki jak popularny Brzoza, czyli Mateusz Brzoskwinia chciałby mieć, więc no rzeczywiście to 9 miejsce to jest dużo poniżej oczekiwań DHL-u. Kontel, są Interactive, Agma, no to drużyny, które gdzieś tam koło środka tabeli będą pewnie oscylować. No, Agma myślę, że jeszcze dwie kolejki temu raczej myślała o czymś więcej. Tak, ale teraz pewnie już przychodzą te cięższe mecze
i różnie może być. No a tak jak powiedzieć, przed nami mecz, no ten najważniejszy w tym momencie wydaje się, Cisco Bezpieczniki, Bezpieczniki GST, to może być mecz o drugie, trzecie miejsce i Format Bezpieczniki. No ale tak jak wspominaliśmy, to Cisco chyba jednak nie będzie zagrożone i ono dociągnie tą pierwsze miejsce. No raczej tak, raczej Liga C nie zweryfikuje ich możliwości. No myślę, że bardziej w B będą mieć większe pole do popisu, żeby sprawdzić, gdzie jest ich miejsce. No właśnie, zobaczymy jak to będzie, a więc Cisco murowanym faworytem po tych 7 tygodniach. Liga C3 przed nami, no i tutaj znowu na plusie pierwsze miejsce po 7 tygodniach, spoko team, no drużyna, która kompletnie niedoceniana była przez nas przed sezonem. Kto by pomyślał, że ta drużyna utoruje sobie drogę do mistrzostwa i jak na razie ma 4 punkty przewagi nad drugim w tabeli AS Maestro i trzecią wygodą Trans, no i widzisz jakiekolwiek zagrożenie, żeby ta drużyna nie zdobyła mistrzostwa? No w tym momencie nie, natomiast chyba ta Liga C3 jest najbardziej taką wdzięczną w kontekście plusów i minusów, bo największym plusem jest spoko team, natomiast minusy, no myślę, że bez Sztycha czy Los Pivones, no to tutaj chyba się nikt nie spodziewał. Ja pamiętam SMS-a, którego dostałem. Znowu byś jechał do Kobierzyna. No po raz trzeci. To... Natomiast pamiętam SMS-a, którego dostałem od Rafała z Krakowa przed sezonem, gdzie bez Sztycha, no nie, no murowany faworyt do mistrzostwa. No tak się wydawało, prawda? Myślę, że większość się tak typowała, zważywszy, że bez Sztycha postawiło się Magza Partner w zeszłym sezonie, długo liderowali przecież tę lidze, czyli końcówka zdecydowała o ich jakby tam gorszym miejscu w tabeli, a jakby ta gorsza końcówka później przeciągnęła się na ten sezon i ta pasta porażek trwała i trwała i gdy wydawało się, że przerwali tą pastę, to znowu zaczęli przegrywać, więc no raczej już bez Sztycha, bez szans na w pierwszą piątkę, nawet mi się wydaje. Nawet na pewno. No i Los Pivones dla mnie też rozczarowanie, no bo przecież w składzie Bartek Czeremcha, który był MVP poprzedniego sezonu, no i tylko 10 miejsce tej drużyny. No tak, można, choć w przypadku Los Pivones, gdyby spojrzeć na perspektywę ich historii, prawda, to bardziej wyskokiem były te ostatnie sezony w górę. Tak. To jest bardziej taka drużyna środka tabeli, natomiast tak. Właśnie w kontekście drugiego sezonu jak najbardziej jest to in minus zaskoczenie, natomiast jednak oni bardzo pierwsze sama bez Sztycha tutaj. To zgadza się, jeśli chodzi o Los Pivones, to ta drużyna no, z Ligi D to zawsze awansowała, jeśli chodzi o awans z pierwszych miejsc, natomiast w Lidze C no, to ona nigdy nie tak, no to, nie była to było drużyna pierwszej... idealnego środka tak naprawdę. Zgadza się. Siódme miejsce i okolice to jakby to było miejsce tej drużyny, zresztą chyba jeśli chodzi o remisy, to jest chyba zespół, który miał ich chyba najwięcej w jednym sezonie, więc zgadza to jest taki drużyna idealnego złotego środka. A jeszcze, żeby wrócić do plusów, to takie plusy na pewno AS Maestro i Wygoda Trans. Wygoda się odbudowała po spadku, AS Maestro to Beniaminek. Porta i FC Buczer. Z FC Buczer zawsze pamiętamy z tego, że bili się utrzymania, a w tym sezonie środek tabeli i zobaczymy, jak się to potoczy. A przed nami mecze takie jak Wygoda Trans AS Maestro i to będzie szalenie ciekawy pojedynek. Wydaje się, że o drugie miejsce. No i Porta Kraków Spoko Team. Jeśli gdzieś Spoko Team ma zgubić punkty, to chyba tylko w tym meczu. Jak twoim zdaniem ta pierwsza trójka może wyglądać? No wydaje mi się, że się chyba nie zmieni, chyba że Wygoda wygra za AS Maestro bezpośrednie spotkanie. A jeśli chodzi o spadek, no to tutaj Sęk raczej na pewno, no Broda będzie miał już małe szanse na to, żeby się utrzymać, a bez Sztycha uratuje się, no bo to spadek tej drużyny do Ligi D, no to no byłby... Tak, to już mega sensacja. No raczej się utrzyma, też FC Posterum mnie zaskakuje, że jest tak nisko, bo w składzie mają wielu doświadczonych graczy. Zgadza, tam Solar powoli jakby wrócił w większym gronie, tak, tylko, i tylko też zmiana tytki, pan Solak na szpicy w ataku i całkiem nieźle mu idzie i fajnie to wyglądało. Natomiast gdzieś te punkty gubią i po początkowych... Można powiedzieć o Drutisz, Drosso i Piłce, gdzie zawodnicy tak. Jak się starzeją, to tak. Idą do obrony, natomiast tutaj jest w drugą stronę tendencja. Wefele się w drugą stronę, no i rzeczywiście no ta drużyna mogłaby mieć kilka punktów więcej, więc Liga C3 za nami, no i przechodzimy na najniższy poziom rozgrywkowy. Liga D1, no i tak się jakoś złożyło, że po tych 7 tygodniach, jak mówimy o plusach, to te plusy generalnie są na pierwszych miejscach w tabeli i takim plusem jest Oreo niewątpliwie. No ja bym chyba już czwarty raz jechał do tego Kobierzyna, no bo kto by pomyślał, że Oreo będzie na pierwszym miejscu po półmetku. No tak, jest to pozytywna niespodzianka, z tym, że to pierwsze miejsce jest podyktowane raczej w tym momencie tutaj ilością, terminarzem, prawda? Terminarzem i bramkami. Argo Sklep ma jeden mecz mniej, chyba w tym momencie to on jest głównym faworytem do mistrzostwa. No ale też Hawcomp świetnie się zaprezentował, tutaj zaciąg z Husarii przyszedł zawodników i też całkiem ładnie sobie radzą i jednak bym postawił na Rzezimieszki i Łobuzy, ja wiem, pamiętam to drużyna cały czas w minionych sezonach no dostawała
jednak dla niej. Wiemy, jaka tam była, ile tracili bramek, też dużo strzelali, ale ogony generalnie w tabeli, a w tym sezonie w środek tabeli i może gdzieś tam powalczą o te wyższe miejsca. No Inter jest ciekawostką, prawda? Tak. Najpierw nikt się nie spodziewał, że będą mieć taką pasę na początku sezonu, a później znowu zaczęli wszystko przegrywać. No właśnie, oni świetnie jest coraz gorzej. Świetnie wystartowali, ale im dalej w sezon, tym coraz gorzej. Twoim zdaniem to Atgo Sklep, tak? Będzie tutaj miało szansę. Raczej na... tak, raczej to w tym momencie to jest chyba główny faworyt, taki trochę, który się wyjawił, bo D1 myślę, że była ciężka do jakiejkolwiek obstawy. No właśnie, ciężka przez to, że też nowe drużyny. Natomiast jestem zawiedziony tutaj i zakręcony roger, myślę, że. To jest klęska tego zespołu, patrząc na miejsce, prawda? Pytanie, czy tu jakieś osobiste twoje... Nie, absolutnie nie osobiste, tylko no, to był zespół... Sugerujesz Krzyśkowi Malikowi, że źle wybrał. Natomiast znaczy, no, myślę, że za wąski skład troszkę i chyba zbyt ofensywni gracze wyłącznie w tym zespole i troszkę to się źle zbilansowało. Natomiast na pokrzepienie serce też mi się wydaje, że Pastuchy troszkę mnie zaskakują i minus... Znaczy potrafią w poszczególnych meczach pokazać... No właśnie, to jest ciekawe, dawne Pastuchy, teraz MMMsy, prawda? MMMsy. No właśnie, to jest ciekawe, bo teoretycznie patrząc na skład, no to kurczę, no górna połówka tabeli, prawda? Marek Sekuła myślę, że w pojedynkę może wygrać z każdym Zgadza się. W tej lidze, prawda? Zgadza się. Więc to jest też ciekawe tutaj to miejsce w tabeli. Mhm. No a tutaj też, no właśnie, dużo meczów przed nami, dużo ważnych meczów, bo też nie wspominaliśmy nic o katedrze CMUJ, a oni mają 6 meczów rozegranych, 13 punktów. I będą też rozdawać karty w tej walce o strefę medalową. Mecze przed nami to Osom Team Haftkamp, Katedra Oreo, Katedra Osom, Adgo Katedra i Osom Oreo. Więc kto wie, czy i Katedra i Osom tych punktów nie będą rozdzielać na koniec. Zobaczymy, jak to będzie w Lidze D1. Przed nami Liga D2. No i ostatnio gościliśmy w magazynie Tymka Turleja, który powiedział, że jeśli będą mieli bilans inny niż 13-0-0, no to będzie totalna klapa. To jest chyba jednak no, główny faworyt. Pytanie, czy AS Romy są w stanie im zagrozić, czy nie? No w bezpośrednim meczu myślę, że są. Natomiast tutaj w piątek, czyli wczoraj, Wybrzeże grało z Joho, tak? I tu grali po pięciu. Po pięciu my byliśmy pewni, że no Joho pewnie zaliczy kolejną dwucyfrówkę, a w pewnym momencie było na początku meczu 2-0, później zdaje się, że było 3-2 dla Joho. Przerwa bodajże 3-3 chyba z tego, co zgadza się, no i to wcale nie było tak łatwo. No nie było tak łatwo, natomiast chyba też warto oddać Wybrzeżu, że zagrali po pięciu, bo myślę, że mało jest zespołów, które się nagodzi na tego typu zachowanie, więc to jest warte odnotowania. Natomiast no tutaj ta pierwsza dwójka wydaje mi się, że kadrowo zdecydowanie przewyższa resztę stawki. No a Rysiek, Kaleta i Black Hawks? No, ale to dla Ryśka ciągle myślę, że jest dobry sezon, bo ja ich nie typowałem na podium. Ten remis na pewno z drużyną Pawła Bojanowicza pokrzyżował im szyki i myślę, że z tego mogą skorzystać Pustynne Lisy. A w nadchodzącym tygodniu już w poniedziałek spotkanie AS Romy Black Hawks, więc no tu też zobaczymy jak potoczy się ta rywalizacja. Jeśli chodzi o moje rozczarowania, to 7-Up trochę mnie rozczarowuje, bo ile razy oglądam tą drużynę, no to grają naprawdę fantastycznie. Z takim zaangażowaniem, z takim zębem, z taką walecznością. Celtic można powiedzieć. Tak, Celtic. No a tych punktów brak, więc To jest ciekawe. No i też Janusze Futbolu, Joho, FC Pelikany to są te niższe rejony tabeli. Natomiast jeśli chodzi o plus, no to na zero z przodu. Pomimo tego, że są w środku stawki, to jednak za te pierwsze mecze i teraz za ten remis. Patrząc na zeszły sezon chociażby, prawda? Zgadza się. To jest spory postęp. No i Deportivo Las Peluna, drużyna, która też przegrywała. Graliście z Deportivo Las Peluna w tamtym sezonie. Drużyna, która dużo przegrywała, w tym sezonie się odbudowała. No i też górne rejony tabeli. Jakbyś miał stawić tą pierwszą trójkę Ligi D2, to kto by to był? Myślę tak, no tutaj pierwsza dwójka to ktoś z duetu Wybrzeże Romy, no faworytem są lekkim WKS ciągle, a trzecie miejsce no Pustynne Lisy z Augustynem. Ktoś tutaj myślę, że z tego duetu powalczy o brąz, a za nimi Black Hawks. I tutaj myślę, że to się ta piątka drużyny się odcina od w tym momencie od reszty stawki powoli. Co w przypadku Black Hawks? I tak będzie niewątpliwym sukcesem, bo to jest drużyna nowo zgłoszona, więc jeszcze wszystko przecież przed Ryśkiem. Tyle, że wiesz jak to jest, drużyny, które się biją o czołowe lokaty w Lidze D2, to już w Lidze C niekoniecznie będą też się bić o mistrzostwo i medale.
różnie to bywa, a mecze, które nas jeszcze czekają i które będą właśnie decydujące w walce o najwyższe cele, to AS Romy Blackhawks, Wybrzeże Klatki Schodowej KS Augustyn, AS Romy KS Augustyn, Blackhawks Pustynne Lisy, Wybrzeże Klatki Schodowej. Liga D2 za nami, no to pora na Ligę D3, tutaj chyba najbardziej będziesz zainteresowany. Sport Consulting Group. Już złoto. Tak mi się już złoto, tak? No to już raczej po pierwszym meczu chyba już było wiadomo. No przed pierwszym meczem. A przed pierwszym, jeszcze nie, lepiej. Nie, no. Nie zapędzajmy się. Zdecydowanie wydaje mi się, że to jest główny faworyt i chyba... No patrząc... jeszcze większy niż WKS z tym 13-0-0. Tutaj myślę, że 13-0-0 nie będzie, ale dlaczego? No bo mamy mniej zespołów. Zgadza się. Natomiast no, z kim oni mogą jeszcze stracić punkty, teoretycznie. No, mogą stracić punkty z Carpe Diem Sport, jeśli ta drużyna przyjdzie w optymalnym składzie, no i z AKS-em Kabaret, tak? No bo jakby było, nie było, patrząc na pozycję w tabeli, to AKS w tym momencie jest drugi, natomiast AKS ma też ważny mecz z Armagedonem. No tak, myślę, że Armagedon jest dla nas kluczowy w kontekście podium, bo zwycięstwo da nam bardzo blisko srebrny medal. No, akurat jest to taka dziwna sytuacja, bo AKS, który, no powiem tutaj szczerze, tutaj chyba jest największym plusem. Zdecydowanie tak. Z tego tytułu pozdrawiam panią Aleksandrę i pana Rafała z Krakowa, czyli maskotki drużyny, natomiast wracając... No, powiedzmy też, że AKS Kabaret, no to drużyna, która miała zająć 9. miejsce, tak, w tej lidze i to miało być miejsce, które miało być uznane za sukces. No, a czy nie za sukces, tylko za plan, natomiast rzeczywiście idzie no, lepiej niż się spodziewaliśmy i myślę, że mecz z Armagedonem jest dla nas w tym momencie kluczowym, żeby to drugie miejsce zająć, natomiast w przypadku porażki, no myślę, że możemy nawet wypaść z podium, bo to jest właśnie taka dziwna sytuacja, że trzecie miejsce raczej nam nie grozi ze względu na to, że wygraliśmy z drużynami, jakby, które się biją o podium i w przypadku takiej samej liczby punktów jesteśmy przed nimi, natomiast kolejna strata punktów nas totalnie wyrzuca, prawda, zdecydowanie... No właśnie, a będziecie mieli wtedy mecz jeszcze ze Sport Consulting. Ale tam właśnie wliczamy porażkę, prawda? Zdecydowaną porażkę dwucyfrową. Dla mnie na plus jeszcze na pewno Browanie, bo to górna połówka tabeli, a wiemy, że ostatnie sezony drużyny, która wcześniej występowała jako Schibsted Tech Polska, nie były takie dobre, więc niewątpliwie to piąte miejsce na półmetku, no to jest sukces tej drużyny. No i Armagedon też, drużyna kapitana Jakuba Lurańca, też nowa. Myślę, że to jest niespodzianka taka, prawda? Że sobie tak dobrze radzą. Wiesz, przed sezonem wszyscy mówili Carpe Diem Sport, więc drużyna Piotra Pasternaka, no przecież takie tuzy w składzie, więc oni powinni się bić ze Sport Consulting Group, no a tu jednak dopiero na razie czwarte miejsce, dwie porażki, więc zobaczymy jak to będzie. Tak, na razie czwarte, ale tylko strata w sześciu oczek, czyli poza pierwszą dwójką to jest najmniej, więc myślę, tak, że Carpe... Wszystko w zasięgu. Carpe na podium może wrócić, może jeszcze zająć to miejsce. Pytanie, czy będą w stanie i będą chcieli właśnie zmotywować na ten Sport Consulting Group i urwać punkty, bo czy AKS szykuje coś na to spotkanie? No nie, no raczej nic mamy szykować. Tutaj jest ciężko przegrać z drużyną, czy wygrać z drużyną, która jest tutaj ponad... No Los Galacticos. Los Galacticos, drużyna galaktyczna z Marsa i Wszechświata, więc tutaj naprawdę ciężko cokolwiek kombinować. Dla nas jest wielkim sukcesem drugie miejsce, więc tego się trzymajmy, a i tak to drugie miejsce dla nas nie jest pewne, więc nie ma co mówić tutaj o meczu ze Sport Consulting Group, skoro dla nas są inne istotniejsze mecze, już najbliższy mecz z Canarinos, który też wypadałoby, prawda, wygrać ze względu na miejsce i formę Kanarków w obecnej chwili. No to też pewnie takie prestiżowe spotkanie, no bo spotkanie z popularnym Witem, no to znacie się jak wysokonie. Jeśli chodzi o rozczarowania, to ja takich tutaj nie widzę. No, drużyny, które słabiej występowały ostatnio, no to niestety te ostatnie miejsca w tabeli. Może takim rozczarowaniem jest ISTV Sport, ale to przez te dwa walkovery, które ostatnio oddali, uważam, że tej drużynie z taką historią nie przystoi. No a w środku stawki ABB, Racket i Frytki. Tu jeszcze NZS jest na szóstym miejscu, ale bez Pawła Dorożki, no to wiadomo, że ta drużyna... No ta drużyna jest bez Pawła Dorożki na miejscu takim adekwatnym do możliwości. Natomiast ABB, siódme miejsce na razie, to jest chyba zaskoczenie jednak na plus. Zdecydowanie. Ta drużyna, która w tamtym zonie po podziale tych tabel była w dolnej części, teraz jest na siódmym miejscu, No i tak naprawdę teraz patrząc ma tylko 3 punkty straty do czwartego miejsca, więc zobaczymy jak się to wszystko potoczy, więc Liga D3 za nami, no i Liga D4, czyli liga, która ostatnio rozpoczęła rozgrywki w sezonie jesiennym, no i tu jest 5 drużyn na czele, Amplus, no i
tu nie ma innej możliwości, żeby ta drużyna nie zdobyła mistrzostwa, bo biorąc pod uwagę skład i styl gry, no to najlepiej sobie radzą, a reszta stawki wyrównana, może tylko Fabryka Meble Ryś, no to przecenę, myślałem, że to oni powalczą o najwyższe cele, a... No tak, nazwa można powiedzieć głośna, prawda? Tak, zdecydowanie. W kontekście hali, natomiast no też kto wie, prawda? Ja pamiętam, Magza Partner zaczynał bardzo podobnie swoją przygodę, natomiast później dochodziły, prawda, kolejne nazwiska, więc kto wie, czy w przypadku tutaj FM Rysia nie będzie podobnie. No właśnie, zobaczymy, jak trener, selekcjoner Adam Szumiec poukłada te klocki, też UKS Bagry, bardzo, pomimo tego, że mają jeden punkt, to bardzo ciekawie się zaprezentowały, All In, Los Blancos, no to te cztery drużyny powalczą o te pozycje, jednak no ta pierwsza... No w przypadku Amplusa słyszało się w kontekście chociażby Gorzkowskiego, że to może być tam sporo zawodników z byłej FC Ponalewce, prawda? Tak, zgadza się. No i ja też po cichu mi się wydaje, że do tej drużyny dołączy kiedyś Musiał Joraczewski, no bo też się bardzo znają z pozostałymi graczami. No i mecz, który przed nami, no to Los Blancos, Amplus. Zobaczymy, czy w ogóle Los Blancos będzie... Jeśli w ogóle ktokolwiek ma odebrać jakiekolwiek punkty, to w zasadzie wydaje się, że tylko Los Blancos i tutaj raczej niespodzianki nie będzie. Pytanie, jak Amplus właśnie zaprezentuje się, jeśli uda się tej drużynie awansować w Lidze C. Tak więc to była analiza, dziękujemy za nią i dziękujemy Maciejowi po siódmym tygodniu rozgrywek, a tak naprawdę jak będzie na końcu, no to kto wie, bo my możemy sobie tutaj mówić, a rzeczywistość płata różne figle. Mhm, oczywiście. Teraz zaprezentujemy sylwetkę gracza tygodnia. Przed nami na koniec tradycyjnie najśmieszniejsze i najlepsze zagrania minionego tygodnia. My już się żegnamy. Jeszcze raz dzięki, Maciek, za to, że odwiedziłeś nas w studiu. No a my w programie widzimy się już w tym drugim półmetku ligowej rzeczywistości w sezonie jesień 2016 w magazynie Fresh Weekend już za tydzień.